Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. My się znamy, ale gdybyś mogła słuchaczom, widzom powiedzieć coś o sobie. Coś o sobie? Okej. Studiuję razem z Bartoszem na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Kierunek Media Design i Marketing Wizerunkowy. Dopiero na pierwszym roku. Mam 25 lat i poszłam na studia później, bo nie byłam nigdy pewna kierunku, który chciałabym zacząć, a nie chciałam kończyć czegoś tylko ze względu na fakt, że czułam presję społeczeństwa albo po prostu był taki wymóg od rodziców czy kogokolwiek innego. Także zaczęłam późno, ale jestem zadowolona, bo myślę, że w tym wieku chyba więcej człowiek może z tego zaczerpnąć. A tak oprócz tego, no to nie wiem, co więcej mogłabym o sobie powiedzieć. Co robisz w wolnym czasie? Nikt nie patrzy. Jak nikt nie patrzy, to tutaj tego nie mogę powiedzieć, nie? A tak na serio to no podróżuję jak mogę, ale jak się pracuje na etacie, to nie jest to tak możliwe często, jakbym chciała. Spotykam się ze znajomymi. Jestem ekstrawertykiem i to takim no w dużym stopniu. Uwielbiam ludzi i tłumy. Zazwyczaj większość osób ma na odwrót, a ja lubię. I czuję, że żyję, jak jest ktoś wokół mnie, inne osoby, nawet obcy. Także nie przeszkadza mi to. Łatwo nawiązuję kontakty. Więc wychodzę jak mogę, czy to do knajpy, czy to do miasta, czy na spacer. Biegam w wolnych chwilach. Nie usiedzisz w domu? Nie usiedzę. To znaczy, czasami mam takie momenty, że czuję się przytłoczona i zmęczona psychicznie bardziej, aniżeli fizycznie. I wtedy potrzebuję takiego może dnia, że po prostu się zamknę, książka, Netflix i poleżę kilka godzin, ale zazwyczaj to jest maks te kilka godzin i już mnie nosi. Także jak jestem na przykład chora, no to czuję się bardzo nieszczęśliwa. Teraz właśnie byłam chora. Byłam na antybiotyku i przesiedziałam kilka dni w domu i no to nie było nic fajnego dla mnie. No, okay. Bardzo mnie to męczy, także tak. Bieganie. Dużo czasu też spędzam z rodziną, z moją siostrą. Tak. I w sumie książki dużo czytam. Jakie? Okej, tutaj może się pojawić hejt, bo czytam dużo książek takich motywacyjnych. Większość ludzi je hejtuje i jakby jestem w stanie to zrozumieć, bo czasami to jest bullshit. Jestem w gronie. Tak, ale te książki jakby może nie o tyle, co mnie motywują, ale dają mi jakieś takie pozytywne wibracje, mimo tego, że czasem to jest głupota to jest w tych książkach i no to się wszystko powtarza, ale jakby pomaga mi w jakiś sposób czytanie takich pierdół. A oprócz tego no to Roman Sidła, wiadomo, i troszkę kryminałów, ale w największym stopniu takie właśnie, już abstrahując tych takich motywacyjnych, no to też troszkę psychologiczne, tak. Dlaczego? W sensie, bo to jest bardzo ciekawe. Co ci pomaga w tych książkach? Bo jakby z jednej strony mamy część poradników, które, gdzie półki w Empiku się uginają od nich, które są, delikatnie mówiąc, kiepskiej jakości, a z drugiej strony mamy część naprawdę wartościowych książek pisanych przez ekspertów w branży i tak dalej. Tak. Więc jakby w tym całym miszmaszu, co takiego jest, co ci pomaga, bo to może być... Tak, znaczy myślę, że książki, które są napisane przez jakby może nie o tyle co biografię, ale po prostu książki, które są napisane przez osoby, które doszły do czegoś, tak? I one jakby opisują swoją drogę, jakby czego unikały, czego się nauczyły, co im pomogło, a co nie. Więc jakby no, książki napisane przez kogoś, przez tą konkretną osobę, która właśnie, no co prawda to nie zawsze są jacyś tacy specjaliści, na pewno, o jakich ty myślisz,
ale jednak to są ludzie, gdzieś tam sięgnęli po swoje marzenia i chyba to mi pomaga, że jakby czytam o osobie, która okej, w pewnym momencie życia była tutaj, a jednak udało się i gdzieś tam wspięła się wyżej. Okej, a nie masz takiego wrażenia, że... Bo to jest taki zarzut, który ja mam bardzo duży wobec takich książek, że to chyba Carl Sagan napisał, że nadzwyczajne rozwiązania potrzebują nadzwyczajnych dowodów. Extraordinary claims requires extraordinary evidence. I wydaje się, że jak są takie poradniki szeroko rozumiane, napisane przez choćby takich ludzi, którym się udało, gdzie to nie jest jakiś powtarzalny sukces, tak. To jest mój zarzut, że ten jeden przykład to jest trochę za mało. Że jakby, znaczy okej, pomijam fakt, każdy sobie może tworzyć, tylko no to jest główny problem, jaki ja mam z takimi książkami, że jakby przekazując jakąś ideę, jakąkolwiek, jakąś samopomocową, to ten jeden przykład, że tobie się akurat udało, w sensie nie, że tobie, tylko autorowi, tak. to jest trochę za mało. Znaczy zgadzam się. Mhm. Tylko, że chyba ja tego aż tak nie analizuję. Ja bardziej mam takie podejście do tych książek luźne. Czytasz, bo czytasz? No w sensie? czytam, bo znaczy tak jak mówiłam, no jakby niektóre przysłowiowe może niezbyt głębokie cytaty, jakby większość ludzi rozśmieszają mnie z jednej strony też, ale z drugiej gdzieś tam mi zostają w głowie i nie wiem, jak mam jakiś zły okres i gorzej się czuję psychicznie, to jak już pomnę sobie coś takiego i jest mi lepiej. I nie wiem. Okej. Czyli to nie jest czytanie po to, żeby jakąś być może naukę wyciągnąć, czy jakieś, nie wiem, rozwiązania, klucze do sukcesu. To zależy od książki. Okay. To zależy od książki. Bo na przykład teraz czytam książkę, zapomniałam autora. Dosyć popularny właśnie facet. Ta książka w ogóle jest z lat 90. jeszcze. I tam on się skupia bardzo na psychologii człowieka. Tutaj jakby jest już takie dosyć słownictwo specjalistyczne. I tam są naprawdę jakby kwestie, o których ja nigdy w życiu nie słyszałam. No i na przykład tą książkę jakby czytam, żeby się czegoś dowiedzieć więcej o na przykład działaniu ludzkiej natury, ludzkiego umysłu i tak dalej, i tak dalej. Ale nie każda książka jest taka. To zależy po prostu od lektury. Okej. Bo mówię, to jest w przypadku tych poradników. Kiedyś usłyszałem taką bardzo ciekawą, trafną tezę, że jest bardzo dużo książek o tym, jak pomagać sobie, a bardzo mało książek o tym, jak pomagać innym. I to jest chyba taki problem całej tej gamy poradników. W sensie, że tego jest tak dużo i tego jest... Jakby tak. Każdy pisze książki, ale youtuberzy piszą książki. Ale wiesz dlaczego? Bo nie możesz pomóc nikomu, dopóki nie pomożesz sobie. W sensie nie możesz pomóc komuś w kwestii jakiejkolwiek, kiedy ty jakby nie masz tego rozwiązanego, jakby tego problemu, czegokolwiek by się tu nie tyczyło, przynajmniej moim zdaniem. Dlatego może jest tak, że jakby jest nawał tych książek, tych poradników odnośnie tego, no nie wiem, tam jakbyś szczęśliwszą, taki przykład akurat płytki, ale jakby wydaje mi się, że to właśnie jest powód, dla którego te wszystkie książki są o tym, jak pójść gdzieś tam do przodu. Tak, niezależnie czy to się tyczy życia zawodowego czy prywatnego, no bo jakby my nie polepszymy tego, no to nie będziemy w stanie pomóc drugiej osobie. Przynajmniej z tego, co jakby ja widzę i z tego, co ja doświadczyłam. Ale no to na pewno jest indywidualna kwestia, prawda? Znaczy tak, na tym poziomie kupuję, w sensie kupuję to całkowicie, że ciężko jest pomagać innym. Ciężko jest wspierać choćby finansowo, jak się samemu nie ma pieniędzy. Dokładnie. Więc pod tym kątem kupuję. Natomiast mam takie wrażenie, że znaczna część ludzi, którzy kupują takie rzeczy, szukają jakiejś takiej złotej recepty, jakiegoś takiego
klucza wytrychu. To właśnie mam teraz taką myśl. Mhm. Bardzo dużo ludzi, to też jak trzeba mieć do tego zdrowe podejście. Mhm. Bardzo dużo ludzi kupuje takie książki i myśli, że się życie zmieni po tym, a oni nic nie będą robić. To tak nie działa. To nie myśl, że ja kupuję te książki, czytam i sobie myślę, że ja się urodzę na następny dzień od nowa, wiesz, na jachcie gdzieś pośrodku oceanu. Nie, to tak nie działa. Każdy, wydaje mi się, rozsądny, inteligentny, dojrzały człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że dopóki nie zacznie działać, no to nic się nie zmieni. A książki to jest tylko dodatek. Okay. To dobra. Dobra, w tym układzie jakby pełna zgoda. Dlaczego ten kierunek? W sensie, dlaczego... Bo to jest taki... Ja bym chciał, jakby nakreślę trochę kontekst. Chciałbym przejść przez taki dylemat, z którym ja się sam borykałem i chyba jeszcze ciągle się borykam, z którym być może ludzie podobni do nas będą się borykać, albo już się borykają, albo są już za tym etapem wyboru kierunku, wyboru studiów. I to nie w kontekście takim, co trzeba zrobić, jakie uczelnie, tylko tak po ludzku, co cię popchało w tym kierunku? Wiesz co, myślę, że w moim przypadku wyjazd do Stanów jakby otworzył mi oczy na to, że w dzisiejszych czasach, jakby tych, których mamy obecnie, bo jak byłam jeszcze w gimnazjum i w liceum, jakby zaczęła się era, no nie wiem, Instagrama, ogólnie nawet jeszcze tych chyba podcastów nie było, że dopiero raczkowały. Jakby no nie, ta branża nie wyglądała tak jak w tym momencie, no to przyznam szczerze, hejtowałam. Jak na przykład widziałam youtubera, to myślę, jest jakiś infantywny zawód w ogóle, po co to komu? Pajaca robi się w internecie, no i przyznaję z ręką na sercu, że hejtowałam, no i później zaczęli ci influencerzy i mówię, Jezu, nie mogą się wziąć za normalną robotę. Przyznaję z ręką na sercu, że tak mówiłam i przepraszam za to, bo tak nie jest. Jak pięknie historia zatoczyła koło. tak. I jakby wyjechałam do Stanów, no i wiadomo, że tam troszkę no inaczej społeczeństwo myśli, są większe możliwości, bla, bla. I zobaczyłam jakby, że ten marketing, te social media, jakby działanie w internecie nie musi zawsze oznaczać robienia z siebie głupka. Okay. Przyklejania sobie dokładnie, reklamy dokładnie, na czoło. Że można jakby pokazać siebie, że wcale nie trzeba, tak jak mówisz, przyklejać sobie do czoła reklamy czegoś, co wcale się nas nie tyczy, czegoś, z czym się nie utożsamiamy. I jakby zobaczyłam, że tyle ludzi, szczególnie tam, działa w internecie, robi to, co lubi, jakby żyją z tego. I chyba to mnie tak najbardziej pchnęło, że skoro że skoro oni mogą i wcale jakby to nie musi się kończyć na wykonywaniu pranków na ulicy w Wrocławiu i wrzucanie tego na YouTube'a, no to jakby czemu nie? A no wiadomo, że jeśli chodzi o marketing, jest to no coś bardzo szerokiego i tutaj wcale nie trzeba działać w internecie, tylko zawsze można działać też w firmach, tak? I jest to coś, co przydaje się też przy własnej działalności, tak jak wiesz, prawda? Chociaż wiem, co myślisz, bo jakby u nas na studiach to dopiero. Pomijając nasz kierunek i jakby spore wątpliwości, bo to też nie chodzi o to, żeby wytykać szkołę z patronatem tego, to nie chodzi o to, żeby jakoś krytykować mocno sam kierunek, bo to mógłby być marketing, psychologia. No tak, jasne. To mogłoby być cokolwiek, dziennikarstwo. Bardziej zastanawia mnie to, z Łukaszem miałem taką, jakby taką rozmowę na ten temat, co popycha, w sensie jaki jest, bo ja mam takie wrażenie, jeszcze jakiś czas temu mniej lub bardziej w jakimś tam swoim wąskim gronie ludzie, którzy szli na studia, szli z takim zamysłem, w końcu studia będę mieć pracę. To w sensie jest najgorszy zamysł. Z takie połączenie kropek, wydaje mi się dość mocno chybione, tak. Ale więc jakby ja przyszedłem tutaj, żeby robić choćby takie rzeczy jak to, bo jakoś w jakiś sposób tam szkoła to wspiera, mniej lub bardziej, ale zrobić po prostu ciekawe rzeczy z ciekawymi ludźmi. Oczywiście, myślę, że mnie najbardziej też popchnęło to, że no to jest bardzo przyszłościowe, tak?
I przedmioty, ja też no, przyznam szczerze, że ja sprawdzałam każdy przedmiot, który będzie na pierwszym roku, na drugim, na trzecim. I no, jak zobaczyłam chociażby takie rzeczy jak branding, jak modele Facebook, modele Google, gdzieś tam analizy w Google, czy nie wiem, czy pozycjonowanie, no to jakby to jest coś, co jest świeże w biznesie. Jakby to... W sensie, że aktualne. Tak, jest bardzo aktualne i jakby to ma przyszłość. Ta cała branża, tak naprawdę, no, jak długo mamy internet? W takim dobrym rozkwicie 30 lat? To jest nic. Okay. 30 lat to jest nic. I jakby, popatrzmy chociażby na e-commerce. To, co się teraz dzieje, jaki jest boom od X lat. Odkąd zaczęła się pandemia, Nie chcę teraz mówić dokładnych procentów, bo nie pamiętam. Wzrosło bardzo. Tak. Sprzedaż internetowa. Sprzedaż internetowa jest po prostu teraz, jest taki boom, ale ja się wcale nie dziwię. Ludzie zobaczyli, że wcale nie muszą chodzić do sklepu, żeby kupić sobie spodnie albo kurtkę. I to jest świetne. I ja myślę, że to wszystko będzie szło w takim kierunku, że może za X lat sklepy jakby no, nie będą miały racji bytu, tak? Okej. Okay. Znaczy wiesz co, to jest też, jeżeli chodzi o sam handel internetowy i jakby ten motyw pandemii, mi też się wydaje, że w przypadku pracy to też zrobiło spory wywrot. Tak. To znaczy mówię o tym, że nagle firmy przekonały się, że pracownik nie musi siedzieć w biurze, że może pracować z domu, być może tak samo, może lepiej wydajnie, może mniej, może część być w biurze, część siedzieć. Jakby jest to pewnego rodzaju taki krok naprzód, mimo tych fatalnych okoliczności, tak, które były. Zgadzam się z tym, aczkolwiek myślę, że jeśli chodzi o pracę w biurze, jakby przez COVID troszkę ludzie się cofnęli, jeśli chodzi właśnie o takie no, kontakty społeczne. Wiadomo, że jak zaczął COVID, to ci, którzy mogli, zostali w domu, pracowali zdalnie. No jednak nawet te dwa lata dużo zmieniają. Człowiek się przyzwyczaja i jakby później ma utrudnione kontakty z innymi, przez to, że siedział tyle zamknięty w domu. I ja na przykład uważam, że są zawody, które kompletnie nie wymagają pójścia do biura. Kompletnie. No nawet raz w roku, żeby coś jakiś papier w HR-ze i tyle. Wypowiedzenie. Tak, wypowiedzenie. No, aczkolwiek uważam, że, no, że jakby osoby często, które w Superstack pracują zdalnie, jakby cofają się już do takiego momentu, że jakby nie wychodzą nawet po pracy z domu. I ja się, znaczy ja się nie martwię, ale odnoszę wrażenie, że jakby dużo osób właśnie przez pandemię tak zaczęła funkcjonować, się tak przyzwyczaiła do siedzenia w domu, że jakby przez to zaniedbała jakiekolwiek kontakty społeczne. Już nie mówię, że jesteś tam znajomi, bo też nie każdy jakby lubi duże skupiska ludzi. Ja oczywiście to jak najbardziej rozumiem, bo to może być męczące i są osoby, które mają jakby dwóch znajomych i to jest w porządku, ale też no nie wiem, mogą zaniedbać kontakty z rodziną. Jakby no trzeba wyjść z domu, żeby jakby utrzymać kontakt z bliskimi, tak? I to już nie mówię o znajomych, ale nawet o rodzinie. Po prostu są osoby, które zaczęły pracować zdalnie i no jest im ciężko wyjść, tak? Z tego mieszkania. I to mnie w sensie jako ten negatywny aspekt. Tak, okay, tak. Okay. Znaczy wiesz co, nie wiem, jestem aspołeczny, więc mi to pasuje. Natomiast spory problem, w sensie spory problem, gdzieś tam śledząc jakieś artykuły, informacje dotyczące zdrowia psychicznego głównie wywołała ta izolacja. Chyba w Lubinie lub pod Lubinem powstaje bardzo duże centrum psychologii i psychiatrii, o ile się nie mylę, bo był jakiś olbrzymi problem z wysyłaniem dzieciaków, po prostu rozsyłaniem ich po bliższych, dalszych szpitalach, psychologach, zresztą to jest w ogóle deficytowy wymiar. Teraz mamy jeszcze większy problem za naszą wschodnią granicą. Ciekawe, czym to się skończy, bo oczywiście mi się wydaje, że pandemia przyniosła sporo
dla tych, którzy wierzą, że ona była, przyniosła sporo, sporo złego, ale przyniosła też bardzo, bardzo dużo dobrego. W sensie takim, że wydaje mi się, że w tym takim ujęciu, to czym powiedziałaś, że ludzie się trochę wycofali, trochę osiedli w domach, zamknęli się, to w tym też widzę taką, upatruję taką iskierkę, że może się nauczyli trochę bardziej przebywać ze sobą. Tak, ale to też się sprowadza do faktu, że przykład pierwszy z lepszej półki, małżeństwo. Wiadomo, jak na co dzień oboje mąż i żona chodzą do pracy, no to jakby się, może nie tyle co unikają, ale gdzieś... Mijają się. Tak, mijają się. No i ta pandemia niestety zmusiła ich do tego, żeby być wspólnie na co dzień, całe dnie. I jakby ja znam wiele przypadków, no, rozwodów, tak? Gdzie skakali sobie do gardeł. Dokładnie. I jakby zobaczyli własnych siebie, zobaczyli, że nie są w stanie z sobą wysiedzieć przez cały dzień. Jakby wcześniej nie mogli tego zauważyć, no bo nie było ich w domu. Wiesz co, ja pisałem na bloga taki artykuł właśnie dotyczący pandemii i jakichś takich moich luźnych obserwacji i tam poruszyłem taki element. Ja mam sporo wątpliwości co do takich małżeństw, które w takiej sytuacji strasznej, ale jakby w sytuacji pandemicznej, epidemicznej, tego co doświadczaliśmy, nie są w stanie wysiedzieć ze sobą w jednym domu, ja też. To jakby duży znak zapytania. Oczywiście, ale to jakby moim zdaniem jest plus, jeśli zobaczyli to jakby okej, okay, bo wiesz, to są zawsze dwie strony medalu. Moim zdaniem dobrze, że zobaczyli to w tej chwili, okej, przez pandemię, bo gdyby nie pandemia, to może by się nigdy nie dowiedzieli, że tak naprawdę siebie nienawidzą. Dla przykładu. Okay. Tak? Więc to są, no myślę, że można patrzeć na to, wiesz, z dwóch stron. A czy bo to też nie jest powód, żeby się obrażać na rzeczywistość w żadnym stopniu, tylko dobrze jest, bo ja mam takie wrażenie, że niewiele jest takich głosów w społeczeństwie, które w wojnie obecnej, w pandemii, w różnego rodzaju kryzysach mniejszych, większych, gospodarczych, ekonomicznych, pokojowych, spoglądają na tą monetę z dwóch stron i patrzą, co z tego dobrego można wynieść, bo finalnie trochę też taka konkluzja tego artykułu była, że jakby to, co się wydarzyło, jest straszne. Mnóstwo ludzi zginęło, tak jak teraz konflikt zbrojny w Ukrainie. Wojna. To jest czas, żeby spojrzeć, co my z tego możemy wyciągnąć. W sensie to jest straszne, że dotyka to tych ludzi, ale widzę w tym taki punkt zaczepienia, że być może warto zwrócić uwagę na pewne rzeczy, których jesteśmy w stanie się nauczyć, zrozumieć, przygotować się do pewnych rzeczy, ale jakby może trochę więcej, jeszcze jakby temat wojny jest gorący cały czas, więc też ciężko mi coś więcej powiedzieć. Przestałem oglądać, prawdę mówiąc, informacje. Ja też. No, przetłoczyło mnie to. Ja przez pierwszy tydzień to... Tak, ja byłem zapatrzony. Tak, ja to samo i płakałam i jakby siedząc w pracy nie byłam w stanie się skupić na niczym. Siedziałam się, patrzyłam w ścianę. Wiesz, to jest niesamowite, bo w sensie niesamowite w tym neutralnym tego słowa znaczeniu, że z dziadkami ostatnio rozmawiałem, czy oni kiedykolwiek sobie wyobrażają, ja mam po 71, odpowiednio 73 babcia i dziadek. Czy oni się zastanawiali, czy będą jeszcze za swojego życia widzieć coś takiego? Bo my mamy komfort, nie wiem, czy to można komfortem nazwać, że trochę historia dzieje się na naszych oczach. Tak. Pandemia, wojna w Ukrainie. Miejmy nadzieję, że na tym się skończy, natomiast no, o tym za naście oczywiście będzie za naście lat będzie pisane w podręcznikach, a my tego doświadczamy. I zastanawiałem się, jak dużo ludzi patrzy na to w ten sposób, że
dla jednych to jest odpalenie telewizora i oglądnięcie wiadomości tego, co się tam dzieje 3500-4000 kilometrów za granicą. Natomiast jeżeli się na to spojrzy, że zapisuje się historia na kartach za naszego życia. Znaczy wiesz co, no to nie jest dobra historia. I mi się wydaje, że osoby, które na przykład teraz posiadają dzieci w wieku przedszkolnym, te wszystkie dzieci, które tam się właśnie uczyły z podręczników, czy to w gimnazjum, czy to w liceum, o tym, co się dzieje teraz, no to oni na pewno nie są szczęśliwi z tego powodu. W sensie jakby to, jak też mówi, bo to złe słowo, że zaszczyt, że jakby my żyjemy teraz w tym momencie, jakby widzimy to wszystko i przeżywamy to, ale no jednak z dwojga złego lepiej, żeby nic się nie wydarzyło z tych, no, z tych jakby sytuacji teraźniejszych i tych z przeszłości. Bo ja na przykład jak o tym myślę, to tylko mam w głowie no negatywy, tak? Jakby myślę o tym, ile osób zginęło przez COVID, myślę o tym, jakby ile złego on przyniósł. No i to samo mam, jak myślę o wojnie, tak? Jakby wiem, że można wyciągnąć z tego wnioski, jakby już widzę, że niektórzy no na pewno bardziej doceniają na przykład bliskich, no bo wiadomo, zaczynają się pojawiać takie myśli, a co gdyby, i wtedy stracimy kogoś, kogoś z rodziny czy z przyjaciół, no ale jednak no to nie jest nic dobrego, tak? W sensie mi jest ciężko myśleć o no, pozytywach takich sytuacji. Okej, okay, złe strony. Się zła historia. Do tych Stanów bym chciał wrócić, nawiązać. W sensie, bo to jest jakby... Ja wystalkowałem na Instagramie, ale zwiedziłaś ładny kawałek świata. Co cię tam ciągnęło? Co przywiozłaś stamtąd? Nie mówię oczywiście o materialnych rzeczach. No oczywiście. Co mnie ciągnęło? I w ogóle jak to się wydarzyło? Okej, okay, no to short story time. Znaczy ja o tym programie, tym Au Pair, wymianie kulturowej, już wiedziałam w gimnazjum. Ja już wtedy mówiłam do rodziców, cytuję, ja kiedyś zamieszkam w Stanach. No i wtedy oczywiście odpowiedź była, dziecko zejść na ziemię, bo bujasz w obłokach. No jakby reakcja na takie właśnie moje marzenie była zawsze taka sama, znaczy wtedy za czasów gimnazjum. I jakby ja cały czas miałam gdzieś to w głowie, że chcę to zrobić, bo mnie zawsze ciągnęło do innych kultur, do innych krajów, do innych języków, zawsze mnie to fascynowało. Jak miałam okazję poznać kogokolwiek, jakby kto mieszka, pochodzi z innej kultury, to no jarało mnie to wręcz i uwielbiałam ten stan. Jak poznaję kogoś, mogę z nim pogadać po angielsku, jest taki wow, ale fajnie. Światowo. No, tak, światowo. I w gimnazjum już dowiedziałam się o tym programie, ale jakby na początku liceum byłam w długim związku, który trwał prawie 3 lata i później miałam krótką przerwę i weszłam w drugi związek, który trwał prawie 1,5 roku. No jakby wiadomo, że będąc w związku nie robi się takich rzeczy. Znaczy, w sensie nie wyjeżdża się, tak? Tak, na rok, na drugi koniec świata, tak. Dlatego no jakby zapomniałam o tym, no i skupiłam się na związku, tak? Co z perspektywy czasu oczywiście tak wiem, mówi się, że się niczego nie żałuje, ale gdzieś tam w głębi czuję, że żałuję tego, że jakby nie zrobiłam tego wcześniej, nie skupiałam się na sobie, na tym, co ja chciałam, tylko weszłam w związek, kiedy jakby, no wiadomo, człowiek był młody i powinien był no brać garściami, tak? To co możliwe, ale jakby cieszę się, że i tak zdążyłam to zrobić przed takim wejściem w okres życia no, tak zwany poukładany. Tak. Dorosłość. 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 Chociaż nie lubię tego słowa. Więc tak, po liceum
Już tak naprawdę w czasach licealnych pracowałam, później po skończonym liceum, po maturze również poszłam do pracy na cały etat. Studiowałam chwilę na Uniwersytecie Wrocławskim, filologię klasyczną i poszłam na to, bo wszyscy inni szli na studia. Więc poszłam, no bo inni idą, no to przecież ja też muszę iść, no bo jak to będzie wyglądać. Wytrzymałam kilka miesięcy, odeszłam przed sesją, bo byłam bardzo nieszczęśliwa. Nie czułam tego kompletnie i no nie chciałam się zmuszać do tego, bo tak, bo trzeba. No bo nie okay. trzeba, nie trzeba. Okej, okay, sekundka. Bo rezygnacja ze studiów w takim momencie, w sensie nieważne, czy w bardziej bliższym, czy dalszym, to jest jakaś taka decyzja, powiedzmy, istotna. Mniej lub bardziej, zależy dla kogo. Co się wydarzyło, że stwierdziłaś, po co mi to? Źle się czuję. Wydarzyło się coś konkretnego? Czy... Nie wydarzyło się nic konkretnego, ale jakby były to studia dzienne. I jakby byłam też przyzwyczajona już tam od 16 roku życia, że pracowałam, miałam swoje pieniądze, miałam czas, żeby pójść, zarobić. Jakby zaczęłam studia dzienne, to wiesz jak jest, studia w ciągu tygodnia, cały dzień, jakby miałam problem, żeby pójść do pracy, a jakby byłam nauczona, że muszę zarobić, żeby coś zdobyć. Okay. No i jakby... To z tych poradników, tak? Nie, to wtedy jeszcze tych poradników nie czytałam. Mm-hmm. W każdym razie, no zrezygnowałam z tych studiów dziennych, bo czułam się bardzo... Jakby nie czułam się niezależna, jakby bardzo mnie ograniczały te studia dzienne. I czułam mm-hmm. się, przychodziłam na tą uczelnię, te zajęcia nie sprawiały mi radości, były nudne, jakby nie utożsamiałam się z tym wcale. No i po prostu któregoś razu tak przyszłam do domu i mówię, no po co ja to robię? Że to jest bez sensu. Jakby okay. wolę pójść do pracy i może kiedyś wrócę na studia, jak poczuję, że jakiś kierunek jest dla mnie. Więc po prostu zrezygnowałam z dnia na dzień. Okay. Tak, pozdrawiam Uniwersytet Wrocławski. Tak i... Pozdrawiamy. No i co? No i w 2019 roku wyjechałam do Stanów w grudniu. No i jak to wyglądało? Mniej więcej tak, jakby jest cała agencja, przez którą się rekrutuje, zakłada się konto. Czyli to nie jest ze szkoły? Nie. Okay. To nie jest ze szkoły. To jest jakby osobna agencja, która znajduje się w Stanach. Oni rekrutują, to jest złe słowo. Jakby znajdują dziewczyny, tam można się zgłaszać głównie dziewczyny z Ameryki Południowej i z Europy najwięcej, bo najwięcej dziewczyn z tych... To strasznie brzmi, jest taka agencja, która głównie kobiety... Nie, dobra, okej, okay, no. Tak, nie, masz rację. Boże, jak to zabrzmiało. Nie, nic z tych rzeczy, ale rzeczywiście, no. Taka agencja, ona głównie kobiety. Jeszcze w ogóle z Europy i z Ameryki Południowej, okej. Okay. Nie, okej. Okay. No, rzeczywiście, źle to ujęłam. Tak, no i musisz mieć ze względu na to, że cały program polega na wielkiej miłości do dzieci. Musisz mieć udokumentowane doświadczenie. Ja miałam wolontariat w przedszkolu, więc miałam jakby tam wyrobione godziny. Bo to jedziesz opiekować się dziećmi. Tak, na tym to polega. Okej, okay, no. No, nie, no. Mhm. Tak, także jakby zakładasz konto, gdzie opisujesz dosłownie od A do Z, każdy aspekt twojego życia, pytają się nawet ciebie o to, czy palisz, czy masz tatuaże, jak tak, to gdzie i jakie. No trzeba naprawdę jakby okay. odkryć wszystkie karty. Mm-hmm. No więc zakłada się taki profil, no i później jak już po zaakceptowaniu przez agencję jest się widocznym dla rodzinek jakby z całych Stanów, no to jakby rodzinki się zgłaszają na profil, no i ty masz takie interview z nimi. No i jak jakby poczujecie vibe, no to wtedy jest tak zwany match. No i, okay. no i ja miałam match właśnie... Prawo, tak. Okay, no. No, także miałam takie dopasowanie z rodzinką, bo mieszkałam z nimi w kilku miejscach, bo się tak przeprowadzali, szukali nowego domu, no ale powiedzmy San Francisco, żeby nie mówić tam dokładny tam okay. miejscowość, mhm. San Francisco, to było tam pod miastem. No i co? No i wszystkie dokumenty, wiza, w konsulacie w Krakowie byłam, poszło jak spłatka, krótka okay. rozmowa,
Kwota jakby też za sam udział, jakby agencja opłaca wszystko, lot, nie trzeba się tym martwić, płaci się tylko tak jakby opłatę rekrutacyjną, to nie jest dużo, jakby każdy może wyjechać, naprawdę jedyne co, nawet ten angielski nie musi być na jakimś, nie wiadomo jak wysokim poziomie, no wiadomo, trzeba komunikatywnie umieć powiedzieć, że nie wiem, boli mnie ręka, dziecko się... kali jeść. Tak, kali jeść, kali pić, dziecko się zsikało w majtki i tak dalej. Okay. Ale no nie musi być to zaawansowane angielski, a na miejscu ten angielski, no idzie, jest progres szybki. Porozmawiasz. No, wiadomo, tak. Także no co, wyjechałam w grudniu. I jesteś tam gdzieś na stronie, w bazie. Nie. I rodzinka sobie... już nie, już okay. nie. Ale, ale w sensie tak to funkcjonuje. Tak, tak, tak? to funkcjonuje. I, a to jest wymiana, że do twoich rodziców przyjechał ktoś? Czy... Nie. A, okej. Okay. Ale analogicznie ludzie u nas, tam z Polski czy z Europy, szukają osób... Znaczy powiem tak, w Europie... Nikt do nas nie chce przyjechać. tak. Tak, nie chciałam tego mówić, ale jakby w Polsce może są pojedyncze przypadki, kiedy jakby jakaś rodzina chce au pair, bo jakby bierzesz tą dziewczynę, czyli tą au pairkę pod dom. Rodzina musi zapewnić... I nie tego... do piwnicy, nie, tylko nie, pod... Nie, takie okay. sytuacje też się zdarzały. Okej. Okay. No, zdarzały się sytuacje, niestety niektóre dziewczyny trafiały na złych ludzi, no i zdarzały się bardzo straszne sytuacje. Okej. Okay. Tak, także... Ja miałam szczęście, bo oni nie byli, no to nie były psychole, że tak powiem, no byli specyficzni, ale mogło być gorzej. W każdym razie, tak, jest ta baza i jakby no możesz trafić na kogokolwiek z całych Stanów, to nie jest tak, że możesz sobie wybrać na przykład, że chcesz jechać tylko do Nowego Jorku, no nie ma takiej opcji. Także bierzesz co można, co się trafi. Trzeba też nagrać w ogóle takie wideo, na którym opowiadasz o sobie, takie kilkuminutowe, no. Tak, dlaczego kochasz dzieci i tak dalej, chociaż jakby nikt nie ukrywa faktu, że ludzie jadą na ten program, bo chcą paść do Stanów, okay. a nie dlatego, że kochają dzieci, ale no dzieci trzeba lubić chociaż, no bo bez tego ciężko, żeby ja na co dzień... Ja się nie piszę. Tak, żeby na co dzień... mężczyźni też wyjeżdżają. Okej. Okay. Tak. Znaczy ja cały czas mam w głowie teraz, jest agencja i głównie kobiety. nie, znaczy no. w sensie ja nie przepadam za dziećmi. Nie, oczywiście, jasne, ale no dla chłopaków... Tylko moja kobieta to obejrzy, mnie zabije w domu. znaczy w sensie ona wie, jakby doskonale zna moje stanowisko, ale... No. To ale jasne, no słuchaj, nie... Będzie atak madeczek w komentarzach, jeżeli tak. to wyląduje gdzieś. Tak, no przepraszam. Okej, okay, więc rodzinka tam wyklikała. Tak. DM-y... Był mecz, pojechałaś rok. Rok. No i co? Wybuchła no. pandemia. Jakby to było na etapie pandemii. Tak, ja wyjechałam... I ty wróciłaś już po pandemii? Znaczy wróciłam w trakcie pandemii. Wyjechałam w grudniu, grudzień, styczeń, luty, marzec. Marzec, okay. COVID. Okay. I ja na samym początku wszyscy byli przekonani, to 2 tygodnie. To minie. U nas cały czas chyba były 2 tygodnie. Tak, no. tak, 2 tygodnie się ciągnęły 2 lata. Dokładnie. I wszyscy mieli takie przeświadczenie, że no przecież to będą 2 tygodnie i jakby kto by się tym przejmował? Ja pojechałam tam, żeby przeżyć przygody życia. Hello, no jestem w Kalifornii, trzeba żyć, trzeba podróżować, trzeba poznawać ludzi z całego świata, jakby no vibe tam jest, tak? Mhm. Kalifornia. Kalifornia, tak, ale... Nie jest to miejsce do życia, żeby założyć rodzinę i żeby jakby... No i chciałabym się tam osiedlić. No chyba, dlaczego? Że ktoś by mnie przymusił, miłość mnie przymusiła, ale to... No dlaczego? Powodów jest tyle. Pierwszy... Wymień 124 pierwsze. no przede wszystkim ubezpieczenie. Tak, my, okej, okay, NFZ... NFZ jest fantastyczny. Tak, kochamy NFZ. Pozdrawiamy NFZ. Tak, jest jaki jest, ale my to mamy. Jakby zatrudniasz się w pracy, okej, okay, no wiadomo, odprowadzasz podatki i tak dalej, ale no pójdziesz do tego lekarza, wiadomo, są prywatni i tak dalej, ale i tak to, co jest w Stanach, nie ma czegoś takiego jak NFZ. Jak nie zarabiasz dużo, to nie chorujesz, bo ci na to nie stać. Mam takie dwie historie, dosyć krótkie, to tak, żeby zobrazować, jak ktoś nie wie, jak to tam wygląda. Gościu hydraulik, 65 lat. No tam od X lat właśnie prowadził swoją działalność.
pewnie dalej prowadził. Na miejscu. W sensie tak, na miejscu, chociaż nie wiem w sumie, jaki jest teraz jego stan zdrowia. W każdym razie, no był zdrowy, prowadził działalność, no taka średnia jakby półka, no bo wiadomo, że też nie miał z tego jakichś grubych pieniędzy, no ale było okej. Okay. No i z dnia na dzień się dowiedział, że jest chory na serce. I to tak poważnie. No i że potrzebuje dwóch operacji. I to takich, no, takich dosyć skomplikowanych. Odbyły się te operacje, bo bez tego no, nie pociągnąłby już dalej. I kwota za te operacje wyniosła tyle, że on jakby nawet jakby odszedł z tego świata w wieku 90 lat, to nie spłaciłby tego i to wszystko przejdzie na jego dzieci. Bo miał w sensie długi. Tak, za operację. Druga sytuacja, gościu biznesmen, hajsu jak lodu, więc jakby w tym momencie możesz sobie wykupić ubezpieczenie, które w większości przypadków pokrywa ci pewną część za pobyt w szpitalu, za lekarza, ale to i tak nie jest całość. No i właśnie taki gościu, 46 lat bodajże, ile, tak, 46 lat, wyrostek robaczkowy. No co to jest? W sensie pierdoła, tak? Ja miałam wycinany, pojechałam do szpitala, 3 dni, siop, no NFZ, wiadomo, nie ma sprawy, wyrostek. Gościa zabrali do szpitala, w którym spędził 3 dni. Miał zajebiste ubezpieczenie, a i tak musiał dopłacić 3,5 tysiąca dolarów za wyrostek. Okej. Okay. Tak. Koleżanka, czyli koszty opieki medycznej. Tak, no to jest, jak nie masz pieniędzy, no to jakby nie jesteś w stanie funkcjonować. Na przykład nie ma czegoś takiego jak płatne zwolnienie lekarskie, jakby okej, okay, jesteś zatrudniony gdzieś w firmie, jesteś chory, siedzisz w domu, masz za to płacone. Nie. Bardzo źle. Tak, nie ma czegoś takiego, chyba że w jakichś takich dużych korporacjach, które jakby same za to płacą, ale to w większości firmach nie istnieje. Na przykład mój host, czyli jakby ten ojciec dzieci, okay, którym się opiekowałam. Będzie bardzo dużo angielskiego. No. Host. Tak, no. host i hostka. Tak, no to on pracuje w dużej firmie, projektuje satelity, tak, więc okay, big deal. No i on na przykład nigdy nie był na L4. Bo go nie stać. No. Bo go, znaczy w sumie no byłoby go stać, ale jakby robi wszystko, żeby tego uniknąć, bo w momencie jak chciałby pójść na L4, to musiałby wziąć swój urlop, który też jest niepłatny. Nie L4, tylko taki urlop, okay, prawda, też jest niepłatny. Są oczywiście wyjątki, to nie jest tak, że jakby wszystkie firmy w całej Ameryce, no nie, wiadomo, jak trafisz dobrze, no to będzie ten urlop płatny i jakby może jak pójdziesz na to L4, to też no przysłowiowe L4 tam nie istnieje, to jakby może coś ci pracodawca wypłaci, ale no to nie jest tak jak tutaj i ludzie nie chorują, bo ich na to nie stać. Okay. Ludzie unikają lekarzy jak... To jak Anglicy, znaczy w sensie jak Polacy, którzy siedzą w Anglii, przyjeżdżają leczyć zęby do Polski. No to ze Stanów ludzie do Polski przyjeżdżają robić zęby. Znaczy, ja rozumiem to po części. Miałem wątpliwą przyjemność zrobić wycięcie dwóch ósemek i kanałówkę w Anglii i kupiłbym za to dobry samochód. No. Naprawdę bardzo dobry, ale jakby nie czułem jakiejś tam wewnętrznej potrzeby, żeby jechać do Polski. Nie, no jak wiesz, jak mogłeś sobie pozwolić, to super. Znaczy to no, też nie były jakieś, jakby mówię, koszty mieszkania, znaczy, tym bardziej, że w Anglii stosunkowo relatywnie tańsze są samochody, no ale no to... Znaczy kanałówka to też jest coś, czym nie mogłeś czekać. Tak, no, z tym, że ja trafiłem akurat na tyle dobrego dentystę, że jak rozmawiałem, tam jest jakieś odświeżanie tego. Nie wiem dokładnie, jak to jakby z perspektywy takiej dentystycznej wygląda, ale jakby, że to się jakoś tam poprawia. Jest 6. rok i jakby to jest dokładnie w takim samym stanie, no to... i tak zrobione. Fakt, że ja wtedy się nachodziłem, tam byłem chyba 4 albo 5 wizyt, ale no naprawdę fajnie zrobił. No, ale też miałem takich znajomych rodaków, którzy tak bardzo dużo jeździło. W sensie jakby nie wytykam im absolutnie, no, ale sporo osób jeździło robić, bo koszty są... Raz, że brakuje sporo fachowców, dlatego, że tam jest w ogóle problem. Rozmawiałem kiedyś z moją serdeczną znajomą, która mówiła, lekarka w Polsce,
która mówiła, że jest bardzo duży problem w Anglii z lekarzami ze względu na to, że jest bardzo duża odpowiedzialność za przepisywane na przykład leki. Mm-hmm. Dlatego tam jest wszędzie paracetamol na wszystko i bupram właściwie. Bo się boją. Tak, bo jakby ta odpowiedzialność jest tak cholernie wysoka. Ja nie wiem, nie orientowałem się jakby w tematach prawnych, ale to tylko tak z drugich ust. Mm-hmm. Dobrze, więc siedzisz tam sobie. Siedzisz sobie, ładne widoki, zazdroszczę ci Instagrama. To mój Instagram to... Wybucha pandemia i co się dalej dzieje? Na samym początku nadzieja, że szybko przejdzie. Okej, okay, bo jest taka wizja, przypomnijmy, ty wyjechałaś zwiedzać świat. Tak. I jest wizja pod tytułem muszę wracać do domu, tak, bo jest... Tak, to znaczy ja ogólnie na samym początku byłam przekonana, że wrócę do Polski. No mówię, no po co ja mam tutaj siedzieć, skoro jakby to nie mogę nic robić i tutaj też dla jasności jakby po pewnym czasie te obostrzenia się poluzowały, ale niestety ludzie, u których byłam, no byli bardzo restrykcyjni. I niestety chyba przeżyłam najcięższy okres w swoim życiu, bo no nie mogłam nic. Tak, byłam zamknięta w klatce i... Okay. Znaczy w sensie, że tak poważnie podchodzili do sprawy. Tak. Okay, i to niesamowicie. Jakby... Dobrze, że nie byli foliarzami. Nie byli foliarzami. Właśnie to kompletne przeciwieństwo. Ale tak się bali tego, że jakby jak ktoś z nas złapie COVID, to umrze. Jakby było takie nastawienie. Okay. No, że ja nie mogłam przez pewien okres czasu nawet pójść do sklepu. Miałam zakaz pójścia do sklepu. Ktoś wam przywoził zakupy? Tak, na początku, później jedna osoba jeździła i jakby na przykład zakupy zostały przywożone do garażu i tam leżały przez kilka dni. Okay. I nikt nie mógł ich dotknąć, a później przywoziliśmy już do kuchni jakby i czyściliśmy chusteczkami antybakteryjnymi każdy produkt po kolei. A był ktoś starszy w domu? Czy ty, znaczy w sensie nie, no rodzice, jakby... dzieci i ja. A, okej. Okay, okay. Tak. Znaczy, bo pytam, u mnie też było podobnie jak dziadkom dowoziłem jakby w tym takim najbardziej newralgicznym. To fakt, ja też zostawiałem, zawsze pakowałem w dwie torby, jedną zabierałem, ona sobie czyściła w rękawiczkach. No ale jakby też dziadek jest bardzo ciężko chory. Dokładnie, no więc... to już trzeba uważać w takim wypadku. Tak, ale zastanawiałem się, czy tam jest ktoś starszy, był w sensie narażony. Nie, na jakieś tam... nie, znaczy... Czyli po prostu byli bardzo wymagający, bardzo tak, ostrożni. Tak, no i ja jakby no, szanowałam ich szanowałam trzeba było ich zasady. Nie ma wirusa. Tak, tak, no, przez moment tak myślałam. W każdym razie jakby na samym początku byłam pewna, że jakby wrócę do domu, bo no, miałam taki okres czasu, nie pamiętam dokładnie ile trwało, że dzień w dzień płakałam. Dzień w dzień byłam na telefonie z rodzicami i dosłownie dusiłam się z płaczu. Nie robiłam nic, tylko płakałam. I w sensie, bo chciałaś wracać? Bo było mi tak ciężko, nie wiedziałam, co zrobić. Bo jakby okej, przyjechałam tutaj i jakby cały czas miałam taką nadzieję, hej, no może zaraz to się skończy. Cały czas gdzieś tam z tyłu głowy miałam coś takiego i mówię, no a jakby jestem daleko i co jak wrócę do Polski i się okaże, że jest koniec pandemii. A ja zostawiłam tam wszystko, jakby... Aha, bo to nie było opcji pod tytułem to ja wyjadę na chwilę i zaraz wrócę. Okay. Nie. Także, także na samym początku byłam pewna, że wyjadę, ale zostałam ostatecznie. Mogłam zmienić rodzinkę. Żałuję, że nie zmieniłam, bo jakby później, jak ten COVID już był przez x miesięcy, no to wszystkie moje koleżanki no, miały luz, tak? Albo miały jakieś takie zasady spoko. No a ja jakby w dalszym ciągu... A, czyli cały czas byli tacy? Tak, okay. Tak, oni jakby do tej pory, jakby do teraz. Otrzymujecie kontakt? Tak, mamy kontakt cały czas. Na przykład teraz wyjechali na wakacje, pierwszy raz od x lat. Byli na Hawajach, tak, i jakby dzieci na plaży dalej miały maski. Mimo tego, że to już nawet nie jest obowiązkowe, więc możesz sobie wyobrazić, na jakim etapie... Okay. Jakby jak... Są bardzo ostrożni. Tak. I no mówię, no to już przydaliby się tacy ludzie u nas podczas jakby tego szczytu. Tak, tak. Tak. Podczas szczytu, ale wiesz, jakby później, później jak się sytuacja polepszyła, to też, wiesz, to bardzo źle też wpływało na dzieci.
i jakby dzieci też już miały... A to jakiś taki poziom, przedszkole, szkoła, podstawowa? Chłopczyk 3, no i dziewczynka 6, jak przyleciałam, tyle mieli. Okay. No jakby z nim byłam blisko, pokochałam go, tak naprawdę. No a dziewczynka starsza, no to ciężka, bardzo ciężka, niestety. No. Ale tak jak mówię, no zostałam, postanowiłam, że okej, zaczęłam, to skończę. No i też przyznam, że nie chciałam ich zostawiać. Niestety myślałam bardziej o nich, a nie o sobie. No i jakby wszyscy moi znajomi mieli taką reakcję, że Jezu, że weź idź do kogoś innego, że już miałaś życie, będziesz mogła gdzieś wyjechać, już mogła się spotkać z kimś, a nie mogłam. Jakby później mogłam z jakimiś tam też dziwnymi zasadami, jakby czasem te zasady się uginały, ale wszystko z rozsądkiem. Chociaż miałam kilka jakby propozycji wyjechania do Los Angeles na takie, do Hollywood, jakieś szalone imprezy, gdzie byłoby 2000 osób i dostawałam kilka takich ofert, no i wszystkie odrzuciłam i jakby nie boli mnie to, bo to nie jest coś, co jakby bardziej ceniłam sobie widoki, jakby miejsca, które tam zobaczyłam, aniżeli imprezę, no bo impreza jakby impreza. Okay. Może być wszędzie, to nie jest nic. Zależało mi na tym, żeby jak najwięcej zobaczyć. No i zobaczyłaś. Tak? No oczywiście. Najpiękniejsze miejsca, takie, którego... To jakby takie, nie w tym takim wyświechtanym znaczeniu, ale nie zapomnisz. Nie zapomnę. Coś, co... Zapiera dech w piersiach? Wszystkie parki narodowe. Grand Canyon mnie rozczarował. W sensie to, jak on jest przedstawiany na filmach, zdjęciach i tak dalej, troszkę odbiega od rzeczywistości. No, oni wiedzą, jak zrobić tą fotkę. Ale na pewno w Utah parki narodowe. Zion i Bryce. To były dwa takie miejsca, które jakby mnie wyrwały z butów, że ja po prostu stałam tam i odebrało mi mowę, bo to było tak piękne. W życiu nie widziałam czegoś takiego. W życiu. I to było jakby no warte, no nie wiem, każdej wydanej złotówki, każdej wydanej minuty, żeby tam dojechać i dotrzeć. I jakby parki narodowe to jest coś, co no dlaczego warto tam jechać? O. Bo tak jak mówię, to jest coś, czego nie możemy zobaczyć nigdzie indziej na świecie. No bo jednak to są gdzieś tam Wielkich Kanon, to akurat tam cud świata, tak? Ale inne parki nie, aczkolwiek robiły wrażenie. Arizona, cudowny stan, piękny, inny, ciepły, no wszędzie kaktusy. I te kaktusy taki klimat robią, także no tak. Widoki, natura. Na przykład w Kalifornii jakby jest świetne to, że jest ocean i zawsze można pójść na plażę, chociaż w San Francisco pogoda jest zazwyczaj, no jest mgła, jest zimno, wieje. Niestety znajduje się, wiadomo, więc tam jest zatoka, więc taki jest klimat. Tam już później, jak się jedzie troszkę w dół do Los Angeles, no to już jest gorąco, no ale jakby jest ocean i są góry. No ja na przykład pojechałam do Yosemite, to jest też taki park narodowy, gdzie właśnie położony w górach, no i jakby to też jest Kalifornia, a tam jeździłam na nartach, na śniegu. I to było super, że siadasz w auto, jedziesz 3 godziny z miejsca, gdzie jesteś na ramionczkach, w krótkich spodenkach i wskakujesz na narty, bo jest śnieg. No i to jest świetne. Także mówię, no żeby zobaczyć piękne miejsca, to polecam, jakby dlatego bym wróciła. No i dla ludzi. Jakby mentalność jest... Właśnie miałem zapytać o to, co takiego, bo jakby okej, widoki i doświadczenia, a jeżeli chodzi o kulturę, coś takiego, czego ci na co dzień, nie wiem, brakuje. No to właśnie nastawienia ludzi. Pozytywnego, taki przykład. Pewnego razu jechałam do galerii, no i stałam na światłach. Na światłach na czerwonym. No i podchodzi do mnie przysłowiowy, u nas powiedział pan Żul. No i widać, że były wojskowy, bo tam miał
takie odznaki, no jakby kulał na jedną nogę. Weteran. Tak, weteran. No i podchodzi do mnie, no i widzę, że idzie, no to otworzyłam okno. I mówię, słucham. No i mówi do mnie, że ma pani jakieś drobne. No i mówię, że nie mam, bo nie miałam. Ja za wszystko kartą płaciłam. No i mówię do niego, że no niestety nie mam. A on do mnie, nie szkodzi. Życzę pani miłego dnia. I się uśmiechnął do mnie jak mało kto i odszedł. Okej. Okay. Jakby, wyobraź sobie taką sytuację u nas. W sensie, okej, okay, jasne, może się zdarzyć. Ale jednak w większości przypadków jakby odpowiedź byłaby inna. Tak, i wróciłaś w grudniu 2020, tak? Pełny rok byłaś? Tak, tak. Znaczy miałam jeszcze, jakby opuściłam ich wcześniej, miałam urlop taki, według umowy był, ale nie mogłam go wykorzystać w ciągu tych 12 miesięcy. A, okej, okay, tylko na sam koniec. Na sam koniec jakby wyjechałam od nich wcześniej. Okay. W tym jakby odebrałam sobie te tam dwa tygodnie jakby moich wakacji. Pojechałam sobie zwiedzać, ich zostawiłam i, okay, no, i wróciłam do domu 11 grudnia. Pamiętam dzień. I macie kontakt cały czas? Tak, z nimi, z dziadkami. Jakby, ich dziadkami? Tak, znaczy rodzice ojca, bo byłam z nimi mega blisko. I jakby w czasie pandemii miałam przyzwolenie, żeby do nich jeździć. Mieli basen w domu, także ja sobie po prostu jeździłam i się opalałam i sobie jadłam snaki i z nimi gadałam. I to takie dziadki, okay, super, takie luźne i traktowali mnie jak wnuczkę. Dalej mam z nimi kontakt, gadamy na FaceTime'ie. Mówią, że mnie kochają i tęsknią, chcą przyjechać do Polski. Także jakby oni mi pomogli jakby przeżyć to, przetrwać, przetrwać i tak, no są mi bliscy, mimo tego, że jakby obcy ludzie, jakby nie patrzeć, ale całą rodzinę poznałam, także. Wiesz, to jest, dla mnie to jest o tyle ciekawe, że ja sam spędziłem 3 lata w Anglii i owszem, ja tam wyjechałem zarobić pieniądze, ale gdzieś w połowie czasu się połapałem, że to chyba nie o to chodzi. I też tęsknię za wieloma rzeczami. Prawdę mówiąc, jak wróciłem, to miałem dość Anglii. W sensie ja dalej do niej mam taki stosunek, może nie do całej Anglii, do Londynu na przykład, że kocham i nienawidzę jednocześnie. Kocham przez urok, piękno, kulturę. Nienawidzę przez natłok ludzi, ruch, jakby jest tego za dużo, ale też widoki fantastyczne. Zwiedziliśmy kawałek Anglii, lecieliśmy balonem. Mega przeżycie. I jakby brakuje mi takich rzeczy, jak... Ja strasznie na to narzekałem, ale teraz mi tego brakuje. Tego takiego niespiesznego podejścia, tak, do życia Anglików. Tak. Takiego chillu. W sensie w tym takim braku tej pogoni jakiejś takiej, że jakby my tam jedziemy, większość z nas tam jedzie, zarabiać pieniądze, liczy każdą złotówkę. Natomiast rozmawiałem, poznałem naprawdę mnóstwo ludzi fantastycznych z Pakistanu, z Indii, mnóstwo ciekawych Brytyjczyków, Irlandczyków, Szkotów, którzy byli genialni, pokazali mi kulturę jakby od wewnątrz. Fantastyczne przeżycie, dlatego jakby jest tak cholernie ważne dla mnie, co ludzie przywożą z zagranicy, bo to jest... też nie jest tak, że jakby pluję na Polskę, absolutnie. Są rzeczy, które są fantastyczne, takie jak góry, czy jakaś tam nasza historia chmurna, ale no, to też jest taka rzecz z dwoma stronami monety. Tak mi się też przypomniała taka sytuacja odnośnie właśnie nastawienia ludzi. Też sytuacje częste. Zdarzyło mi się to tam wielokrotnie. Nie wiem, idziesz do spożywczaka.
po nie wiem, bułki i mleko. No i parkuję samochód, wychodzę, jakieś sandały miałam. Idzie babka, no, oczywiście obca, no nie znam jej, i krzyczy do mnie. Ale masz mega buty. Obca kobieta, no nigdy jej w życiu nie widziałam. Mówię, że dzięki. No nie wiem, siedzę sobie, piję kawę. Jakaś laska znowu, że jej, ale pięknie wyglądasz. I jakby u nas już widzę progres, jakby więcej osób jest skłonna no rzucać takimi, nawet nie chodzi o komplementy, ale o taką otwartość do obcych. Ale no dalej myślę, że jesteśmy słabi za murzynami, jeśli chodzi o to, bo ja na przykład często na ulicy mijam kobiety, które no ja podziwiam kobiece piękno. Okay. I czasem mam tak, że jak no dziewczyna jest cudowna, to ja się potrafię na nią lampić. I ona może sobie pomyśleć, że no jakaś psycholka, no czemu się na mnie patrzy. I wtedy podchodzisz i mówisz, jest taka agencja. Tak. Okay. Chcę cię zrekrutować. No. Wyjazd do Stanów tak. I te rzeczy. Okej, okay. Że patrzysz, potrafisz się patrzeć. Tak, i jakby chciałabym powiedzieć, hej, że jesteś piękna i dlatego no, patrzę się na ciebie, ale... Ona, a ja jestem straight. Znaczy, no tak. Jest jakiś taki, tylko wiesz, to jest... trochę mi się wydaje taki temat, kiedyś rozmawiałem z kimś odnośnie właśnie zarabiania w Anglii. I ten temat wraca jak bumerang, a mianowicie dlaczego tam można zarobić tyle pieniędzy, chociaż paradoksalnie wcale nie tak dużo, no bo Wielka Brytania nie była zrównana z ziemią i nie było tak. Jej, znaczy w sensie była przez tam ponad 120 lat na mapie, a my nie byliśmy. Więc to chyba już pokutuje w nas jeszcze, takie mam wrażenie, i to widać w takich newralgicznych aspektach życia, jak polityka, jak ekonomia, jeszcze PRL. Tak, ciężki. Ale to jest głównie kwestia waluty. Nie oszukujmy się, jakby polski złoty jest słaby. Jakby jest. Porównując, no to nawet nie ma się co oszukiwać. Jakby głównie waluta jest problemem. A czy wiesz, oczywiście przeszłość ma ogromny wpływ na to, To jest chyba taki element, z którym... Mam takie wrażenie, że my mamy taką olbrzymią tendencję do tego, żeby się jakby inne kraje, jak się tam coś dzieje i naprawdę nie trzeba daleko szukać, bo wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje teraz w Ukrainie. To nie są ludzie, którzy usiedli i płaczą, że mają wojnę. Nie, nie, to są ludzie, którzy się napierdalają o swoje i mają, pokazali tak olbrzymie jaja i naprawdę... Chyba o tym człowieku, mówię o Zeleńskim, nie chciałbym jakoś... chyba naprawdę zapisze się, Mam nadzieję. Na kartach. A my mam wrażenie, cokolwiek nam się nie stało, to my się tak lubimy taplać w tym naszym nieszczęściu. To jest przerażające. Ja nie wiem, czy to tylko w moim jakoś towarzystwie, w mojej rodzinie, czy w ludziach, których znam gdzieś bliżej lub dalej, ale my mamy jakąś taką... Siedzimy i się użalamy wiecznie nad wszystkim, tak. Że nas bolą plecy i ale to starość. Jest to jest polska kultura, to jest nasz... Skarb narodowy. Tak, skarb narodowy, jakby marudzenie i narzekanie, jęczenie na narzekanie na wszystkie możliwe choroby świata, no to jest czasami to jest, wiesz, jak konkurs. Szczególnie jak jesteś przy rodzinnym stole. Kto gorzej? Plecy? Nie, mnie nogi. A mnie dupa i głowa. I tak w kółko. Święta szczególnie. Tak. To jest taki dobry moment, bo... jak to... Jak Łukasza zapytałem... To jest największa nauczka życiowa. Największa nauczka, chwila, która wywróciła ci coś w życiu. Powiedziałabym wyjazd, bo on bardzo dużo zmienił
w moim nastawieniu do wszystkiego. No ja to już wcześniej powiedziałam, także nie chciałabym się powtarzać, bo to jakby wiadomo, ale też na pewno... Może to źle zabrzmi, nie chciałam powiedzieć za szybkie zakochiwanie się, ale zbyt szybkie przywiązanie się do kogoś. Jakby wydaje mi się, że w tym momencie jest lepiej i jakby, no nie wiem, bo to też nie chcę mówić, że bo to człowiek nie może kontrolować tego, jak się w kimś zakocha, jakby to jest proces niezależny od tak, od niczego, ale jakby takie przeświadczenie, że bez drugiej osoby jestem gorsza i jakby im szybciej, już teraz jakby mi to przeszło jakby po wcześniejszych doświadczeniach, jakieś takie taka myśl w głowie, że jakby jak się w kimś zakocham i jak się od kogoś jakby troszkę nawet uzależnię, to będzie mi lepiej. Jakby jestem swego rodzaju gorszym sortem, jakby nikt mnie nie dopełnia. Jakby kiedyś miałam taką myśl, takie myśli. Że jak jesteś sama, to jesteś gorsza. Tak, tak. I właśnie wydaje mi się, że przez to weszłam też za szybko w związek, jakby w drugi związek po moim pierwszym, który trwał prawie 3 lata, bo jakby chyba nie potrafiłam żyć sama. Nie potrafiłam być sama. O, okay. A teraz potrafię. To ciekawe, jakby pozwól, że zahaczę. Co takiego było ciężkiego w byciu samym? W sensie, bo i to jest naprawdę really true, poważne pytanie, bo co było straszne? Co było? No to już minęło wiele lat, to też tak relatywnie brzmi, bo jestem młoda, ale... 90 broda. Tak. Nie, uważam, że w każdym wieku można mieć jakieś doświadczenia i jakby wszystko nas uczy. Niezależnie od tego, czy mamy lat 50, 20 czy 15. No. Pełni się zgadzam. Tak, także ciężko ci powiedzieć jakby w tym momencie, bo wypracowałam to i mimo tego, że oczywiście, jak już ci kiedyś mówiłam, czuję się samotna, ale to nie są takie myśli, jak były kiedyś, że jakby bez kogoś ja nie mogę czegoś zrobić. Na przykład kiedyś pomyślałam, że nie wiem, głupio by było iść do knajpy samej i coś zjeść. Okay. Głupio by było pójść do kina samemu. Głupio by było podróżować samemu. A teraz to robię. I jakby teraz jakby dopiero się nauczyłam, że chciałabym poznać kogoś, kto jakby będzie obok mnie i będzie jakby mi towarzyszył, ale nie będzie częścią mnie. Bo nikt mi jakby nie musi dopełniać. Bo jakby każdy z nas jest... Czyli szukasz, czy też jakby patrzysz teraz w tym momencie na towarzysza, a nie na przewodnika. Tak, tak, o to jest... Okej. Nie, bo to jest mam takie wrażenie, że to jest coś, co sporo osób dotyka. W sensie, że chyba, może nie wszyscy czują się źle, ale jakoś nie potrafimy być... W sensie jesteśmy zwierzętami stadnymi. Dokładnie, więc... właśnie wyjąłeś mi to z ust. Chciałam powiedzieć, że my jesteśmy zaprogramowani do tego, żeby żyć z kimś. I jakby to nie jest tak, że ja, no nie wiem, krytykuję ludzi, którzy jakby szybko wchodzą w związki. To w ogóle nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby jakby każdy był w stanie spędzać czas samemu. Jakby każdy był, mógł z tego czerpać radość i... Że jestem ja, jesteś ty i jest jakaś nasza wspólna część. Tak, ja widziałam cudowny filmik w internecie kilka miesięcy temu. Nie pamiętam gdzie, to nieistotne. Jakby jest para, siedzi, ogląda jakiś tam film. I kobieta mówi do, mężczyzna mówi do kobiety, bo tam w tym filmie cytuje małżeństwo, że mówi, jesteś całym moim światem,
jakby nie widzę nic poza tobą. No i ten mężczyzna do tej kobiety mówi, czy ty też jakby nie widzisz nic poza mną, czy ja też jestem całym światem dla ciebie? No i ona tak się na niego patrzyła, no i mówi, że jakby wyjaśniła to taką metaforą, że jakby jest moja galaktyka, jakby jest jedna planeta, to są moi przyjaciele, druga moja praca, trzecia jakieś moje hobby i czwarta to jesteś ty. Jakby jesteś częścią mojego świata, ale na ten świat składa się wiele innych rzeczy. Okay. Nie jesteś centrum. Dokładnie, dokładnie. Mhm. I myślę, że to jest niesamowicie ważne, choć też jakby nie wiem, jakby to się spodziło teraz w praktyce, bo jakby od 3 lat jestem ponad sama, także nie wiem, czy jakby to, co ja myślę, że w głowie jakby się nauczyłam, czy to by się... Jest, czy ma ręce i nogi. Tak, czy ma ręce i nogi, ale... Ale dobrze ci samej? W sensie nie pytam o to, czy dobrze ci jest być singielką, tylko czy w stosunku do tego, jak się czułaś wcześniej, sama, czy teraz jest ci dobrze sama? Tak. Okay. Zdecydowanie no jest... Cholernie ważne. Ogromna różnica. Chociażby jakby w tym, że byłam w kilku miejscach sama. Jakby na wakacjach, tak? Na wycieczkach i po Stanach też przez 3 tygodnie jakby podróżowałam sama. W te wszystkie miejsca, które byłam, ja miałam statyw ze sobą. Włączałam sobie mój telefon, ustawiałam samowyzwacz i robiłam sobie fotki, jakby chodziłam, zwiedzałam te wszystkie miejsca, no i miałam banana na twarzy, a nikogo ze mną nie było. To znaczy ja poznałam, wiadomo, ludzi tam w pewnych miastach, bo ja jestem taka, że ja chodzę i się szczerze do wszystkich, to wiadomo, to tak łatwo podejść, o, skąd jesteś i tak dalej, tym bardziej tam. No w każdym razie jakby teraz lubię to i jakby ludzie się mnie pytają, jak możesz jeździć sama? Przecież to jest takie smutne. Jakby nie jest ci smutno, nie czujesz się źle? Ja mówię, no nie. Jakby doceniam, umiem cieszyć się z tego czasu ze sobą. Ale no wiadomo, czasem są momenty, kiedy człowiek zobaczy jakąś tam... Kota sobie kup. Tak. Nie, znaczy jakby ja trochę próbuję zdystansować, bo to jest... wrażliwy wydaje mi się temat, w sensie taki raz, że nie do końca każdy się potrafi przyznać, że mu jest źle samemu. Jest to wrażliwy temat, ale jakby też można nauczyć się podchodzić do tego mniej delikatnie. Jakby kilka lat temu pewnie nie powiedziałabym tego, albo bym się popłakała. Okej. Okay. Teraz już, może to kwestia jakby, nie wiem, wieku. Jestem starsza. Dorosłość. Nie, znowu dorosłość. Nie, wiesz co, ja się zastanawiam pod tym kątem, dlatego że okay. Jest delikatna różnica wieku między nami, ale mam takie wrażenie, patrząc na naszych rówieśników, ludzi w wieku 25-35. Weszliśmy, co prawda są 2 pokolenia, ale weszliśmy w świat wychowani przez ludzi z trochę innej epoki. Tak. Którzy... I to nie jest zarzut, bo moi rodzice już doskonale wiedzą, jakie błędy popełnili. Moja terapeutka to zadbała, żebym to wytknął, ale chodzi o to, że kiedyś usłyszałem taką genialną rzecz, że mamy instrukcję składania, że w Ikei, jak tam dostajesz tam paczkę półek i masz instrukcję z takim ludkiem, jak złożyć te półki. I rodzi się dziecko i nie masz do tego żadnych instrukcji i żadnych poradników. Znaczy teraz jest coraz więcej, ale nie o takie poradniki chodzi. Jakby, że każdy rodzic trochę z tego, co się sam nauczył i tego, jak mu się wydaje, wychowuje dzieci. I oni nam zrobili cholerną krzywdę w dużej mierze przez to między innymi, że wychowali się w innej epoce. I my wchodzimy trochę w to życie nieprzygotowani, nieprzystosowani, boimy się mówić o emocjach, nie wiemy, co czujemy.
zapijamy, przepalamy, przećpywamy wszystkie gorsze chwile. Jakby idziemy dalej w tą dorosłość, znowu dorosłość, po raz czwarty. Idziemy i jakby nie mamy się trochę od kogo tego nauczyć. Wchodzimy w jakieś toksyczne relacje, patologiczne związki, przemocowe, już w ogóle już pomijam fakt jakiegoś znęcania się fizycznego czy psychicznego, to jakby to już jest dopiero pojebane i chore, ale i my rodzimy dzieci i jakby to kółeczko się zamyka. Tak, ale myślę, że nasze roczniki są bardziej świadome. Tak, świadome tak, ale jak patrzę na TikToka, to się boję. Znaczy w sensie... tak, w ogóle z TikTokiem to jest... Jak TikTok powstał, to ja w ogóle usłyszałam o tym, widziałam się na filmiki na Facebooku, mówię, Boże, ja w życiu tego nie ściągnę. Nie ma opcji, że ja ściągnę TikToka. Co? Ściągnęłam. Ale ściągnęłam dlatego, że... jakby zauważyłam, że wiele firm, biznesów jakby używa go do promowania swoich produktów. Dobra wymówka. Jakaś musi być. Dokładnie. Jakaś musi być. Znaczy są tam czasem fajne treści, że można się na przykład pośmiać, ale jest też dużo złych rzeczy. I jakby ja, mając 25 lat, mogę odróżnić, wiesz, i mogę jakby puszczę to jednym uchem w niepamięć, tak, tak, ale... Ktoś, kto ma lat 14-15 i dojrzewa, to wsiada na psychę. Naprawdę. I jakby, jak ja widzę jakiegoś TikToka tańczącej, no nie wiem, jakiejś takiej wymalowanej dziewczynki, nie wiem, tam w samej bieliźnie i się okazuje, że ma 13 lat, to ja mówię, Boże, no ja nie wiem, czy ja chcę mieć te dzieci. No właśnie. No właśnie. Znaczy w sensie To też nie jest tak, że jakby ja nie krytykuję absolutnie używania, korzystania, tworzenia. Nie, to nie o to chodzi. Ale to musi mieć... Jakby ja bym chciał, żeby to był pewien balans, nie? W sensie jak mówisz o tym, że jesteśmy coraz bardziej świadomi, zwiększona diagnozowalność chorób psychicznych, zaburzeń, coraz więcej ludzi otwarcie mówi o leczeniu, o terapii, o wizytach u psychologów, psychiatrów. Tak. To jest cudowne, tak. To jest świetne. Tylko jak się spojrzy na przekrój społeczeństwa, chociaż może ja mam pojebane otoczenie po prostu, ale jak się spojrzy na przekrój mojego wąskiego horyzontu, to poza paroma wyjątkami generalnie coraz mniej nam się chce, coraz mniej ambitnych rzeczy, coraz mniej ciekawych. Ja sam się łapię na tym, że potrafię kilka godzin scrollować Instagrama, reelsy, nie wiem. I tam jest taki śmietnik, tak, ale to co? Tak wciąga. To jest tak, jak ty mówisz. Moim zdaniem wszystko jest okej, jak potrafisz zachować balans między tym wszystkim. W sensie ja okej, też czasami mi się zdarza siedzieć i oglądać te rolki przez na przykład godzinę, półtorej. Ale ja na przykład wstanę i pójdę pobiegać 5 kilometrów. Jakby przedtem czytałam książkę. W sensie wydaje mi się, że wszystko jest okej, jak jest jakby porcjowane, tak? Bo jak ktoś jakby cały dzień spędza przy tym, no to jest nieciekawie, tak? Ale jakby jak masz wiele jakby innych rzeczy poza tym, no nie wiem, tam rozmawiasz z kimś bliskim, robisz coś, co sprawia przyjemność, co nie jest siedzeniem w telefonie, no to myślę, że jest okej. Jest taki, nie pamiętam, na którejś z konferencji ekonomicznych chyba było taki poruszony aspekt odnośnie tego, że to chyba Sinek mówił, że wiemy o tym i są badania, które pokazują, że social media i jakby bycie w nich, interakcja z social mediami wyzwala dopaminę. To jest dokładnie ten sam jeden z hormonów, które się uaktywniają podczas... Ty udostępniłeś ten artykuł na zajęciach?
Tak, tak. Czytałam. Tak, tak. Jeden z kilku hormonów, które się wydzielają podczas seksu, hazardu. Tak. I social media. Sportu, jakby wszystkich tak. tych mhm. fajnych rzeczy. I mamy ograniczenia na hazard, mamy ograniczenia na alkohol, narkotyki. Nie mamy ograniczenia. W sensie ja nie jestem za tym, żeby ograniczać, co ludzie sobie robią w internecie. Nie, no jak człowiek sam tego nie ograniczy, to... Nie jestem za ograniczeniem. Wręcz przeciwnie. Jestem z drugiej strony barykady i stwierdzam, że bez mądrali naszego pokroju, mhm. wypowiadających się na tematy, na które nie ma pojęcia w internecie, tak. świat sobie doskonale poradzi. Mamy jakieś takie chore przekonanie, że bez jakby... że nam się wydaje, że jak się nie wypowiemy na jakiś temat, to się świat zatrzyma. No nie, generalnie chuja prawda, nikogo to nie interesuje. Oczywiście. Natomiast brakuje mi w tym trochę takiej refleksji nad tym wszystkim. W sensie, że jak się spojrzy na możliwości, które idą za tym i tu wrócę trochę do tego, o czym powiedziałaś odnośnie studiów, że jeżeli się spojrzy na możliwości, tak. które za tym idą, oczywiście. Wydaje mi się, że można w takim globalnym ujęciu trochę lepiej to wykorzystać. Można i ludzie to wykorzystują. Ile jakby mnie zachwycają historie chociażby, nie wiem, młodych ludzi, którzy na przykład zamieścili swoje single gdzieś na YouTubie, no i jakby odnieśli okay. karierę, tak? I to jest super, albo ktoś jakby... No to też przykład pierwszy lepszy. Chciał zarabiać na tym, że no, chociażby podróżował. I ludzie to robią. Znaczy wiesz, ja jestem i ja pasjami oglądam na przykład coming outy na TikToku. Genialne. Uważam, że to jest fantastyczna rzecz. To jest świetne. I o tym mówię, o takim wykorzystaniu tego... Dlatego do otwarcia ja mam, się. Tak, do otwarcia się, trochę do poznania się. Dlatego ja mam taki cholerny problem z influencerami. W sensie to są fantastyczni, młodzi, ciekawi ludzie, bo oni zbierają setki tysięcy ludzi, za sobą ciągną. Tylko jak się popatrzy na tych ludzi, to mam takie wrażenie, że to jest trochę jak w takim pejoratywnym odbieraniu słowa celebryta, że to jest człowiek, który jest znany, bo jest znany. Mm-hmm. On nic nie zrobił. Oczywiście. Okej, okay, no. są tam jakieś ekipa. Ekipa. To jest idealny czy przykład. Fame MMA. Jakby chodzi mi o to, że tam coś powstało. Tam jest jakieś zaplecze. Nie jestem fanem ani jednego, ani drugiego, ale chodzi o to, że tam jest jakieś zaplecze, że można powiedzieć, że to są ci, którzy stoją za tym i za tym. Tak, ale, zrobili... wiesz, o co chodzi. Tak, tak. Jakby tylko... Fame MMA to jest to był zły przykład. To jest Fame MMA to był zły przykład. Jakby przychodzi mi jedno nazwisko, wiesz pewnie jakie, do głowy. Tego pana, co... Nie, pani. Tak, tak. Ta pani była ostatnio u Kuby Wojewódzkiego. Nie. I co w najbliższej przyszłości? W sensie, jakie plany na przyszłość? Najgorsze pytanie ever. W sensie, no, ja wiem, że ono jest strasznie pospolite. Tak. Ale ja serio pytam, co byś chciała zrobić? Serio. Mhm. Jakby na moment studiowania tutaj. Mhm. No to nie jestem w stanie... jakby, no nie wiem, gdzieś się ruszyć dalej, poza Polskę na przykład. Wcześniej byłam przekonana, że otworzę w Wrocławiu biznes. Miałam nawet kilka pomysłów, nie będę ich tutaj mówić. No ale uświadomiłam sobie, że nie chcę mieć niczego, co mnie będzie tutaj trzymać. W sensie chciałabym... Korci cię za granicę. Tak. I chciałabym jakby mieć... coś, co mi da dochód niezależnie od tego, gdzie będę. No i to jest chyba mój największy cel. Mam
sporo myśli w głowie. Nie jestem pewna jakby jak to osiągnę jeszcze, ale myślę, że sukcesem jest to, że jakby wierzę w to. Okay. Wierzę w to, że ten moment w końcu nadejdzie. I to od tych poradników, tak? Tak, tak, to wszystko te poradniki. No na ten moment studiuję, wiadomo. Także no, zakończenie tych studiów to jest taki cel na te najbliższe 2 lata. I jakby w zależności od tego, co się wydarzy w przeciągu tych 2 lat tutaj, zadecyduję o tym, co będę robiła, jak skończę studia. Bo jeśli jakby uda mi się tutaj coś wypracować w Wrocławiu, to zostanę najprawdopodobniej. A jeśli nic się nie zmieni, jakby za 2 lata będę w tym samym miejscu, w którym jestem teraz, to wyjadę. A gdzieś cię konkretnie ciągnie? Myślę, że Hiszpania. Okej. Ale to dlatego, że... Ale mówisz na stałe, czy...? Nie, niekoniecznie. Ty jesteś takim szwendaczem. Jestem szwendaczem, no, ale ja nie wiem dlaczego, ale smuci mnie myśl, świadomość mieszkania w Polsce całe życie. Jakby świat jest tak piękny, tak duży, tak niesamowity, tak różnorodny. Dlaczego mamy się ograniczać do mieszkania w jednym miejscu? To znaczy wciąż, jak ktoś chce i jest szczęśliwy, to niech mieszka, to w ogóle nie ten, ale... Nie twoja bajka. Tak. I jakby no, dlaczego? Jestem młoda, opcja jakaś zawsze się znajdzie i jak można, chociaż przez chwilę i no... zaznać tego życia w innym miejscu na świecie, no to dlaczego nie? A Hiszpanią to uczę się hiszpańskiego, walczę z hiszpańskim, to jest lepsze określenie, como estás i tyle. I no chciałabym na pewno gdzieś w niedalekiej przyszłości, żeby ten język wskoczył na jakiś lepszy poziom, bo chciałabym, żeby no, żeby mogła komunikować się w języku hiszpańskim, podobnie jak w języku angielskim, bo jednak język hiszpański jest językiem, w którym oprócz Hiszpanii, no wiadomo, cała Ameryka Południowa, oprócz Brazylii, bo tam jest portugalski, ale po prostu no, kocham ten język i chciałabym gdzieś tam popchać to do przodu, a jeśli chodzi o Hiszpanię, no to jakby co prawda byłam tam tylko 2 tygodnie, na wakacjach, ale no, czułam się tam niesamowicie. A gdzie? Jaki region? Wenecja i Barcelona. I no, Barcelona jest miejscem... Słyszałem, że Barcelona to jest taki... I Barcelona pewnie przypominałaby ci Londyn. Okay. Dużo ludzi, bardzo międzynarodowo. Z całego świata, wiesz, wszystkie narodowości możliwe. A czy ten kocioł jest fajny, ale, ale jest za dużo, to... Tak, tak. Także to nie jest tak, że ja mam jakiś taki specyficzny region, bo jakby mogłabym wylądować gdziekolwiek, gdzie jakby los mnie pokierował, że tak powiem. Także no, ale jestem otwarta, bo nie wiem, co się wydarzy tutaj. Mogę nagle znać olśnienia, mogę jakby... poznać kogoś, kto zmieni jakby, nie wiem, moje pomysły, moje myśli, no nie wiem, to tak naprawdę nie wiadomo, tak? Jakby nie jestem nastawiona na kiedyś, jeszcze wcześniej miałam takie myśli, że no tak jak to wszyscy, liceum, matura, studia, mąż, dzieci i tak w domu do emerytury. Okay. Przeraża mnie. 3 metry pod ziemię. Przeraża mnie ta myśl. A teraz hiszpański, Meksyk i handel narkotykami. Tak, ta agencja. Bardzo, ta agencja co kobiet. Nie, to mówię. Nie jestem pewna, co się wydarzy, jakby cały czas gdzieś tam też robię jakieś kursy i dużo czytam i jakby szukam gdzieś tam tych pomysłów. Też to się interesuje krypto, ale to
O nie, 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 nie. Nie chcę tutaj tak, Bartek, zaraz ten, zaraz zostanę hejt. Nie, nie, nie. Znaczy... No. Tak, to nie będę w to kryptowalut. Głębiej, tak, nie będę głębiej w to wchodzić. I NFT? Nie. Okay. Nie, to nie. W każdym razie to nie jest tak, że jakby myślę, że wiesz, że z krypto jest tak, że tak, że nagle milion dolarów na koncie i nie. Tak jest, wszyscy tak mówią. Tak, nie, nie. Nie, nie. Ale prawdą jest, że wiele osób, jakby, które działają na Instagramie na przykład. To nie jest żadna reklama. Nie. Dużo osób, które działa na Instagramie, ich główne przychody są z krypto, a nie z Instagrama. Jakby wiele osób o tym nie wie. To jest w ogóle bardzo częste w Stanach szczególnie, że no, wiele osób jakby, które są influencerami jakby oficjalnie, no to oni tak naprawdę właśnie trzepią hajs z tego. Okay. Tylko no mówię, to są tam, no, oczywiście nie będę jakimiś nazwami rzucać, ale no, jest to gdzieś tam w internecie obecne. A jak wyłączam internet? Tak. Nie, w sensie, bo ja zastanawiałem się, gdzieś trafiłem któregoś razu na takie luźne dywagacje jakiegoś tam pana mądrego z któregoś uniwerku odnośnie blackoutu. I zastanawiałem się, bo ja też jestem zafascynowany mocno tym, żeby pracować z dowolnego miejsca na ziemi. Tylko no właśnie, co bez sieci, co bez prądu? Czy moim zdaniem bez sieci, bez internetu nie jest to możliwe. Okej, możesz wyprowadzić się na Bali i sprzątać tam, albo być kelnerem. I to jest bardzo dobry pomysł. I będziesz mógł żyć jakby na tym miejscu, nomadowie. No przecież robią tak, że przemieszczają się z miejsca na miejsce co miesiąc, co dwa tygodnie, co trzy. I cyganie też. Tak, i cyganie też. I jakby okej, znajdują, wiesz, coś w jednym mieście, tam pracują na zmywaku przez miesiąc, cały hajs, podróż dalej i tak w kółko. Ale jakby chciałabym jednak mieć miejsce gdzieś na świecie, gdzie mogłabym wrócić. Jakby taka życie w ciągłej podróży bez przerwy. Okej, to kredyt i bliźniaka musisz postawić. Dwa pytania zmierzając do końca, bo to są takie dwie rzeczy, które mnie naprawdę śmiertelnie ciekawią. Nie tak, że do tej pory nic mnie nie interesowało. Z czym ty się borykasz na co dzień? Co ci największe trudności sprawia? W sensie takie rzeczy, które jak sobie stajesz rano, czy tam sobie żyjesz w trakcie dnia, to coś, co się przytrafia co jakiś czas albo codziennie, jest po prostu męczące i nie potrafisz sobie z tym poradzić. Na pewno ta ciągła myśl, że muszę wszystko robić szybciej i lepiej. I to jest na pewno zasługa social mediów, oczywiście, bo jak żeby czegoś innego. I jakby to odczucie czasem, że hej, że jest osoba, która już jest w moim wieku i ma to i tamto, a ja tego nie mam. I ma bliźniaka. Ma bliźniaka, kredyt na 40 lat. Czyli w myśl takiej zasady idźmy na terapię, bo każdy z nas miał kiedyś rodziców. Tak. Czyli pogoń. Pogoń. Okay. Pogoń. I tak. No ta pogoń chyba jest najgorsza. Czyli to nie jest cały czas. To nie jest tak, że to takie uczucie jest codziennie. Ale zdarza się. I takie zamartwianie się, że okej, że mam 25 lat i jakby nim się obejrzę i już mam 25 lat. To jest nic, ja to wiem. I jakby rodzice też wiecznie nie powtarzają jakby cierpliwości dziecko, bo... Masz takie wrażenie, że jesteś gdzieś z tyłu? W sensie, że ktoś jest gdzieś z przodu? Tak, tak. A że dlatego, że musisz gonić? Tak. I... Mam często jakby też z jednej strony ja jestem ogólnie za tym, żeby
jakby patrzeć na tych, którzy mają lepiej, no bo to motywuje, tak? Jakby dążymy do... Za dużo tych poradników, no. Tak. Jakby dążymy do tego, żeby było lepiej, ja też zawsze jakby patrzę na tych, którym jest lepiej, no bo jakby wzorować się na osobie, która która jakby no nie wiem też, żeby to źle nie zabrzmiało, jest jakby gdzieś tam na dobrym etapie życia i jakby równać nie, do lepszych. Tak, okay. Równać do lepszych, niezależnie od, znaczy jakby już abstrahując od tego, jakby co znaczy lepsze i co się z tym wiąże, ale jakby to. I to uczucie jest czasem takie dołujące, że jakby na co dzień jest okej, jakby myślę okej, teraz zrobię to i tamto i nagle mnie tak łapie, że Jezu, że nadal jestem tutaj, że się nic nie zmieniło, że jakby nie udało mi się to i tamto i tak. To jest... Masz jakąś taką... Kiedyś mi mój serdeczny przyjaciel powiedział, że u niego największym przewrotem, takim elementem, który wywrócił życie do góry nogami, był moment, w którym on sobie zdał sprawę z tego, że jemu jest enough, że starczy. Tak, że tylko tyle, że ja nie starczy. Czuję, że jest enough. Okay. I... A masz w ogóle taki... I nie pytam konkretnie, czy o finanse, czy o wykształcenie, czy o jakieś stanowisko, tylko masz jakąś taką wizję siebie, tak. Gdzie jest enough? Tak, okay. Tak. Tak, zdecydowanie. I to nie jest nic wow. To nie jest nic nadzwyczajnego. To nie musi być wow. To nie jest nic ekstra, to nie jest nic extraordinary. Okay. Nie, wręcz przeciwnie. Zresztą mówiłam ci kiedyś. To bliźniak, jest... dwójka dzieci. Okay. No, jakby to są przyziemne rzeczy. Okay. To nie jest nic, wiesz... Nie jest lot w kosmos. Nie, to nie jest lot ale w kosmos. Ale lot na Marsa. Tak. Okej. Okay. Ostatnie. To mi wpadło i uważam, że to chyba będzie najbardziej praktyczne z naszej rozmowy. To przy okazji rozmowy z Łukaszem mi tak przyszło. Najlepiej wydane 100 zł w życiu. Najlepiej wydane 100 zł w życiu? No. Najlepiej wydane 100 zł w życiu. A to musi być 100 zł? Może być i 5 zł. Chodzi o taką granicę, gdzie jakby zamysł tego jest taki, że stówę w portfelu ma stosunkowo sporo tak, osób. Tak. I jeżeli jest taka rzecz, która na przykład Łukasz mnie rozwalił, bo Łukasz powiedział o psiaku, o smyczy, o karmie, o takich rzeczach. Chodzi o to, żeby jeżeli jest coś, to żeby można było... Najlepiej wydane 100 zł. Zajebiste pytanie. Może być mniej. O, wiem. Lot do Włoch 39 zł. Okej. Okay. W sensie kupiony wcześniej, tak? Czy jakiś last minute? Dwa tygodnie wcześniej. Okej. Okay. Tak. Jakby każde pieniądze przeznaczone na podróże, na cokolwiek jakby co zobaczyłam, co zrobiłam podczas podróży, warta każda złotówka. Nie żałuję wydanego grosza, bo jakby nic nie poszerza horyzontów i nic tak jakby mnie osobiście nie uszczęśliwia, jak ta możliwość, jakby to okay. Ta opcja, żeby żeby gdzieś ruszyć, tak, i zobaczyć miejsce, którego nigdy w życiu wcześniej nie widziałam. I to jest takie bardzo ekscytujące. Takie aż... Okej. Okay. Czyli śledźcie tanie loty. Koniecznie. Tak. Dziękuję ci, Kasiu, bardzo. Mam nadzieję, że nie pierwszy raz i nie ostatni się słyszymy. Nie, na pewno nie. Dzięki, Bartek. Dzięki.